Witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Cichy, a ze mną dzisiaj specjalny gość Jarosław Sobąkiewicz, czyli popularny ninja. Siema Jarek. Witam Michał. Cześć Jarku, słuchaj, to może na początek Cię zapytam na luźno, co tam u Ciebie słychać? Dawno Cię w Polsce nie widzieliśmy, więc jak tam się żyje? No żyję, no wiesz, tutaj praca cały czas, praktycznie cały tydzień w pracy spędzam. Czas mam na treningi rano wstaję przed pracą, robię trening, po pracy robię trening i tak praktycznie mój dzień wygląda tutaj, nie, na okrągło, wiesz. No to podziwiam samo zaparcie, bo ja też za granicą pracowałem i już na treningi mi się tak chodzić nie chciało. Jarek, słuchaj, może zaczniemy od samych takich początków. Jak to się w ogóle stało, że stałeś się osobą znaną w internecie? Jak to się stało, że właśnie SFD poznało twoją postać i cię rozpromowało w internecie? Ja powiem tak, no, kręciłem filmy swoje, takie różne, jakieś treningowe, takie już kilkanaście lat temu, nie? Już wrzucałem coś tam na YouTube, jakieś koledzy mi coś tam nagrali, coś tam wrzucili. No i tak jakoś to się tam początki zaczynały takie, nie? No i później jak, bo ja miałem taki etap w życiu też taki trochę chuligański, nie? Taki, wiesz, niezbytnio miły, trochę konfliktów tam miałem takich, wiesz, niepokładanych. No i żeby to jakoś też ponaprawiać, to zacząłem tak bardziej, jak zostawiałem nałogi, zostawiałem, bo też miałem problemy trochę takie z nałogami i zacząłem po prostu nagrywać coś, by zająć siebie i też młodszych motywować, nie? Po prostu to, że mi się udaje na przykład osiągnąć coś przez sport, wychodzić z czegoś, zacząłem to po prostu nakręcać, wrzucać to na strony tam młodych dzików, super fajnych dzików raczej, super fajnych dzików tam na stronach Facebooka, nie? Zacząłem to tak wrzucać sobie, no i tak po prostu dużo osób komentowało, dużo osób chciało mnie tam, no stop, coś, żebym coś wrzucił, jakiś film, jakieś coś, wiesz. No i tak się wkręciłem w to, nie? Wkręciłem się tak, to mówię, no kurde, robię trening i tak robię trening, to mogę coś nagrać przy okazji, nie? Bo i tak trenuję, nie? Wiesz. A dużo młodszych właśnie chłopaków chciało, taką inspirację ode mnie czerpało, nie? I chciało, żebym coś tam robił, bo pisali do mnie na priv i w ogóle, żebym coś tam nagrał, czy można spotkać się, jakiś trening zrobić, nie? I ten, wiesz. No i tak jakoś się wkręciłem, no i wrócałem na te strony super fajnych dzików, no i odezwał się do mnie Artur tam z SFD, potem Krzysiu Piekarz i tak się jakoś to zaczęło, że po prostu no i się zaczęło tak. Spotkaliśmy się i tak już w sumie wiele lat tak działam, nie? Działam tak już tu w Holandii, to już też trochę czasu, ale tak już tak na YouTubie, na kanale swoim i tak w ogóle na tym. No to tak kilka lat, nie? Kilka lat tak już jest, na okrętkę coś tam wrzucam, nie? A dużo się zmieniło twoje życie, od kiedy zacząłeś działać w internecie? Powiem ci, że poznałem kilku takich chłopaków, też fighterów, dużo takich sportowców poznałem. Obecnie też trenuję takiego Natana Kamila Krozińskiego, młody bojka, on też jest na Instagramie i na TikToku, też taki dosyć znany karateka. Tam ma drugie kiju w karate Kyokushin, młody chłopak, 26 lat i też go tam przygotowuje, też jakieś walki będzie miał za niedługo i przyjeżdża do mnie i tam takie obozy robię mu i trenuję go i bardziej teraz skupiam uwagę bardziej na nim niż na sobie, o tak powiem, nie? Bo młody chłopak talent ma, twardy, mocny, się nie boi, więc dla mnie to jest też fajnie, bo też ja się mogę wyżyć. W końcu mam kogoś takiego, gdzie mogę naprawdę mocno się, jak to mówi, posparować, fajnie, nie? I ten, no. Na stare lata moje to jest już prawie 40 lat, więc dla mnie to jest coś fajnego, nie? W takiej roli się odnaleźć, nie? Jarku, wspomniałeś tutaj tam o swoich epizodach chuligańskich. Ty chciałbyś na ten temat coś więcej powiedzieć, czy wolisz unikać tego tematu? Zależy jaki temat, nie? Zależy jaki temat, no. No chodzi mi o to właśnie, czy to raczej tak łobuzowałeś na mieście, czy na jakieś mecze jeździłeś jako kibic, jak to nie, wyglądało? Nie. Ja nie byłem kibicem, broń Boże. Ja powiem tak, ja od mało lata tańczyłem breakdance'a, chodziłem na karate Kyokushin, od 8 roku życia karateka byłem, czyli karate, breakdance, parkour, taki byłem gibki, gimnastyczny. No i od 13 roku życia siłownia.
Chodziłem na siłownię i całe życie trenowałem naturalnie, bez dopingu, bez niczego. No, to wiesz, jak jest na siłowni. Na siłowni jest tak, że większość tych chcą się sprawdzać, większość jest ludzi takich, co doping biorą. I to tak wygląda, nie? No i w moim świecie było tak, że ja należałem do takiego grona bardziej podwórkowego, nie? Tam mając 17-18 lat, tam jakieś bójki z policją, gdzieś tam się naćwało, nachlało się, chodziło się tak bardziej, wiesz, jak tak, po blokach gdzieś Znam się chodziło, po klimat, znam parkach tam. klimat. Taki klimat, gdzie, a że umiałem się trochę bić, to nie odmawiałem walk praktycznie nigdzie, nie? I to było często, gęsto w tych klimatach się sprawdzało, no bo wiesz, jak coś tam trenowałeś, to gdzieś tam się pokazałeś w lokalu, czy gdzieś tam się pokazałeś na jakimś festynie, czy coś, to gdzieś tam zawsze jakaś grupka szła, ludzi, to gdzieś tam krzywo patrzyli, czy coś, i chcieli tam się zawsze sprawdzać. No i tak to się jakoś zaczynało, nie? No i wiadomo, potem jakieś interwencje policji, jakieś to, a że miałem taki charakter, jaki miałem, to też i troszkę policją się poszarpałem, jak to się można powiedzieć, no. Młode czasy to, wiesz, no. Tak, młodość ma swoje prawa. A słuchaj, który był moment taki przełomowy w twoim życiu, że, bo wspominałeś o tym, że miałeś problemy z używkami. Kiedy w końcu przyszedł taki moment, że sobie pomyślałeś dość i czas postawić na sport? Jak mi się córka urodziła, dokładnie 8 lat temu, w Dzień Kobiet, nie? Urodziła mi się córka i wtedy stwierdziłem, że no kurde, no ja mam taką opinię, no wiesz, no niezbyt miło miałem opinię, nie? Wiesz, tutaj pucha, tu jakieś używki, jakieś to, chuligan, bójki non-stop, jakieś zatrzymania, jakieś. Cały czas byłem kojarzony, wiesz, łysy, obdziarany, kawał chłopa umiejący się gdzieś tam bić, wiesz, jak i taki jeszcze, że no. Lepiej na niego nie patrzeć krzywo, bo już do bicia, nie? Wiesz, o co chodzi? Taki miałem, kurde, imidż wyrobiony na mieście, nie? No ale wiesz, no nie mogłem sobie pozwolić na to, że córka będzie dorastała w takim klimacie, że pójdzie do szkoły i wszyscy będą, kurde, kojarzyli ją, że ma ojca takiego, wiesz, jak. Za No kapiora. to starałem się zrobić wszystko, już nie dla siebie, już nie dla nikogo, tylko po prostu zrobić to dla niej, nie? Zdobyć jakoś tam też publiczność u innych ludzi, pokazać im, że nie do końca jestem taki, jak o mnie mówią, że jestem taki typowy, że gdzieś tam tylko w mordę lać, nachlać się, naćpać się, biegać po ulicach tylko, kurde, nie? Tylko też potrafię iść do pracy, potrafię nie pić, potrafię normalnie z ludźmi pracować, potrafię też sportowo się udzielać, potrafię też mój talent nie tylko wykorzystywać gdzieś w bójkach, tylko wykorzystywać to na przykład trenując jakichś młodszych ludzi, chłopaków, którzy chcą naprawdę talenty i w tym się odnajduję, nie? I myślę tak sobie, że tak jak moja córka się urodziła się moja córka wtedy 8 lat temu, tak prowadzę się bardziej w dobrą stronę. Trzeźwo się prowadzę przede wszystkim. Unikam imprez, unikam takich klimatów, gdzie łatwo o jakieś bójki, bo to jest wiadomo, no to już jest w moim na przykład wydaniu teraz, gdzie jestem cały czas w sztosie treningowym i w ogóle, wiesz o co chodzi, bo teraz pokazując się gdzieś na imprezie, trafiając na kogoś z moim charakterem, no to ja wiem, że to już od razu jest, nie wiem, zamknięty jestem i jest pucha, nie? Bo bijąc się z kimś, to bym, kurde, mógł teraz, w obecnym czasie, mógłbym, kurde, naprawdę komuś krzywdę zrobić, nie? Bo jednak samo to, że człowiek jest trzeźwy i cały czas trenuje, to już ta siła jednak jest troszkę inna niż jak się gdzieś tam spotykało się na melanżu, gdzieś tam się pobiło z chuliganem, to nie jest to samo, nie? Teraz sam wiem, że teraz trzeba bardziej uważać na siebie i na tego drugiego, żeby kogoś nie skrzywdzić, a przede wszystkim sobie nie narobić problemów większych, nie? Jarku, powiedz mi właśnie, mówisz o swoich umiejętnościach i tak dalej. Jak w ogóle to się stało, że my cię jeszcze nie widzieliśmy w klatce na jakiejś gali? Nie wiem, nie wiem. Powiem ci, że troszkę w życiu przeszedłem, wiesz? Przeszedłem troszkę w życiu takich chwil różnych, ciężkich i powiem ci, byłem młodszy, byłem wariat, nie dano mi szansy wtedy. Tukłem się, naprawdę tukłem się, kurde, no było głośno u mnie wszędzie, nie? Byłem taki, że weszłem do jednego lokalu i narozrabiałem grubo. Pojechałem do Holandii, narozrabiałem w jednym lokalu, w drugim lokalu. Tukłem się po kilka osób naraz. Bardziej byłem takim, co nie dał sobie nic powiedzieć, wiesz? Nie dał sobie sterować sobą, wiesz? Mnie się wydaje bardziej, że to było w taki sposób, że ludzie bali się mi w ogóle cokolwiek powiedzieć może, wiesz? Pod takim kątem ja na to patrzę, że po prostu byłem za bardzo pobudliwy emocjonalnie, do tego podchodziłem bardzo, tak wiesz, jak ktoś chciał mną kierować, to ja się wkurwiałem szybko, nie, wiesz, zodzi, do takiego stopnia podchodziłem, że no nie, no ja sam decyduję o swoim życiu,
wtedy nie potrafiłem tego tak jakoś docenić, tego widzieć, nie? Może i miałem propozycję, może i chcieli, no ale ja jakoś tego nie zauważałem, nie? Ja byłem po prostu, miałem klapki na oczach i wiesz, jak to na ulicy jest, ktoś cię klepie po plecach, jesteś Jarek, spoko, ninja, dobrze, ten, to czułeś taką dumę uliczną miałeś i to napawało cię i gdzie tam będę się pokazywał, nie? Z wiekiem potem to już trochę inaczej człowiek patrzy, nie? Na to. A teraz jakieś propozycje przychodzą? Nie, miałem tam jakąś jedną propozycję, ale to finansowo jest trochę tak, nie zgadzało się, bo wiesz, ja tutaj pracuję w Holandii, też mam córkę, muszę to jakoś utrzymywać i mieszkanie tu i tam i to muszę jakoś trzymać cały czas, nie mogę sobie pozwolić na to, że na przykład dostanę jakąś tam propozycję za bo naprawdę małe pieniądze, gdzie mi się nie opłaca zostawiać tej pracy, to jest Holandia, wiesz, jak tu zostawię robotę na miesiąc czy dwa, to mogę już tej roboty nie mieć, wiesz, musiałbym szukać innej. I to jest za dużo konfliktu, no i nieopłacalne w moją stronę by to było, nie? Tak mam stabilizację, chyba że byłoby, ja już sam powiedziałem, ja mam swoje lata już, nie? Teraz bardziej przygotowuję tego właśnie Natana, młodego Bojkę, przygotowuję, bardziej stawiam na niego, na przygotowania dla niego, niż sam dla siebie, ale nie wykluczam możliwości zawalczenia, jeżeli miałbym jakąś dobrą propozycję taką godną tego, żeby mógł poświęcić na przykład te 3 miesiące, zostawić pracę, poświęcić się, opłacić sobie tam trenera, zrobić to. Nawet Tomek Sarara się zainteresował tym i powiedział, że mógłby nawet mnie przygotować, mógłby nawet wziąć mnie i wyjść ze mną w narożniku, jakby coś takiego było fajnego, więc też byłoby już tak bardziej konkretnie by było, nie? Wspominasz... Wiesz, ale... No mów, daj. Ale to by musiało być jakieś, no... Ja mówię, no ja już mam swoje lata, mam 39 lat, więc też nie myślę o jakiejś karierze sportowej takiej typowej, żeby gdzieś lać, ale jakbym miał jakąś dobrą propozycję w miarę godną i rywala w miarę godnego, nie, wiadomo, że nie od razu na głęboką wodę czy ten, ale godnego rywala za godne pieniądze, gdzie mógłbym na przykład poświęcić się tylko treningom, mieć z tego jeszcze jakiś dobry zysk, to myślę, że taką waleczkę jeszcze mógłbym jakąś jedną fajną zrobić, nie? Na tyle jeszcze czuję się na siłach. Choć myślę, że 2 lata temu, jakbym dostał propozycję, to bym wziął bez wahania. 2 lata temu byłem w sztosie konkretnym, nie? Jeszcze 2-3 lata temu to byłem w takiej petardzie, że no teraz troszkę hamuję już z tymi treningami, tak już nie robię tak codziennie po 3-4 godziny, już robię troszkę mniej. Ale 2-3 lata temu, jakbym dostał propozycję taką do wejścia, to mógłbym praktycznie bić się chyba z każdym wtedy, nie? Bo byłem w takim sztosie, że no... No szkoda, że tej propozycji nie było wtedy. No nie było. No, były materiały kręcone z Krzysztofem Piekarzem na SFD, wyszło. Interesowali się mną, Wojtek Ola się też tam zainteresował mną tu, ale nic takiego dobrego nie było, bo gdyby coś tam padło, to nawet ja bym mógł się tu przygotować, w Holandii, wiesz, Zodzi, jechać tylko tam, zrobić walkę, wejść i tyle, nie? No i tak by to mniej więcej wyglądało, nie? Teraz bym musiał na nowo się przygotowywać konkretnie, fajnie pod danego, nie? Wiadomo, że już wiek jest taki, że już jest trochę to inaczej, dużo się pracuje i to wszystko trochę inaczej wygląda, nie? Ale nie mówię, jeszcze się trzymam, bo ja powiem ci tak, ja jestem troszkę skromny, ale te chłopaki, co ze mną trenują, ci chłopaki, co ja ich trenuję też, tak jak ten Kamil, czy tutaj parę osób jest takich, co przychodzą, oni walczą, tak samo tu w Holandii, przychodzą do mnie na sparingi, robią ze mną treningi i oni sami mówią, że jestem dobry w chuj. Ja nie czuję tego. Ja myślę, że tak się przyzwyczaiłem może do tego, nie? Mówią, że kopiesz, petarda, jest tu, wszystko jest... Jak odpalisz jeszcze, ja miałem chłopaka, 20 wzrostu, 150 kg wagi, też go trenowałem, ochroniarz tutaj taki, nie? Młody chłopak, 30, chyba 2 lata bodajże. Kawał chłopa, 20 wzrostu i z nim trenowałem. No jak ja odpaliłem, no to ona się wystraszył, ona siadał, nie? Jak ja zacząłem kopać go, to on nie wiedział, jak się ma blokować, siadał na... Chłop 150 kilo, nie? On siadał i on kurde wystraszony, nie? Mówi, kurwa, ninja, nie, no spokojnie, spokojnie, bo wiesz, no. Jeszcze mówi, ja w siebie tak nie wierzę, ja taki skromny jestem do tego, nie? Ale wiem o tym, że jakbym miał się bić, to wiadomo, gdzieś to w środku w tobie siedzi, że jak miałbym gdzieś tam coś jeszcze zrobić, to jeszcze bym odpalił dobrze, myślę, nie? Bynajmniej chłopaki we mnie wierzą, bo mówią, że kurde, jeszcze jest niezły kot, widzą cały czas to, a... Ja już po prostu, może dlatego, że się do tego przyzwyczaiłem i nie mam tego progresu takiego już, wiesz. Powiedz mi tak, bo powiedziałeś, że jakby
Godna propozycja była. Śledzisz w ogóle ten rynek Freak Fightów, bo wiadomo, że najbardziej najlepsze pieniądze są na tym rynku Freak Fightów No i mnie ciekawi, czy tak, coś tam wiem, wiem właśnie, oglądasz. wiem. No coś tam śledzę, tam czasami śledzę, nie? Wiesz, ja tam na takie walki gdzieś tam zawodowe już to już trochę za późno, nie? Gdyby to było 10 lat temu, gdy byłem troszkę młodszy, to jeszcze mógłbym zaryzykować i jeszcze mógłbym tam kilka walk fajnych zrobić, gdybym, wiadomo, dobry klub, dobry trener, przygotować się. Ja mam taki talent, że dobry trener by mnie wziął kilka miesięcy, to myślę, żeby mnie rozbujał ładnie, nie? Bo to jest to, że dużo mi nie trzeba, nie? Ja tam silny jestem, rozciągnięty w miarę jestem, kopać potrafię, robić takie różne myki uliczne też potrafię. Tym bardziej, że mam mieszankę styli: karate, kyokushin, taekwondo, muay thai, MMA też trenowałem tutaj, nie? Też potrafię trochę pomieszać. No i też, no, tylko odpowiedni trener, nie? Odpowiedni trener, tak jak byłem w Ankosie na przykład. Andrzej Kościelski zobaczył we mnie stójce, zobaczył we mnie naprawdę taki potencjał i myślę, że pod jego okiem w krótkim czasie by było ze mnie naprawdę petarda, sztos by był, nie? Bo ja potrafię szybko chwytać też, nie? A jest ktoś z tego jakby świata Freak Fightów, z kim najbardziej byś się chciał zmierzyć? Ja ci powiem tak, ja nie mam wrogów, nie mam wrogów, nie robię wrogów sobie, nie mam tych wrogów takich, wiesz, że ktoś mi coś tam zrobił, czy coś się zmierzy, czy nie. No ale, no, jakbym już miał się na przykład z kimś bić, nie? To bardziej bym celował. Wiesz, no może nie jestem tak medialny, ale tu bym celował w bestie, w popka, wiesz. Spore chłopy, którzy coś potrafią. To są duże chłopy, coś tam walki stoczyli, nie? Walki stoczyli. Ja jestem troszkę mniejszy, bo ja ważę około 98-99 kilo teraz. Wiesz, ja jestem trochę mniejszy, wiesz. Mniej więcej wiekowo podobni, nie? Do mnie, nie? Wiekowo podobni, gabaryty mają, silniejsi są. Tak myślę, nie? No, tu by miał przewagę szybkościową jedyną taką i tyle, że naprawdę no, przy moich gabarytach jestem no, szybki dosyć, nie? Mało się spotykam z ludźmi w takich gabarytach szybkościowo, nie? Więc tutaj szybkość byłaby po moim atutem po prostu, nie? I w tą stronę bym uderzał, nie? Ja tam nie patrzę już jakieś walki takie typowo sportowe, jakieś mocne biki w tym wieku teraz, bo to, wiesz, no, by musiała być konkretna pęga wyłożona, wtedy może bym zaryzykował jeszcze, nie? Jarku, jak mówimy o tych walkach freakfightowych, słyszałeś teraz, co się w sobotę działo na High League'u? No, widziałem. Kibice ruszyli w ogóle i była też tam akcja gruba, po prostu. Ty myślisz, że właśnie, sam mówiłeś, że siedziałeś i tak dalej. Myślisz, że taki świat właśnie więzienny powinno się przenosić do takich miejsc jak gale freakowe? Broń Boże, nie ma. Powiem ci tak. Szanse się powinno dawać, bo znam chłopaków naprawdę utalentowanych za kratami, naprawdę chłopaków znam utalentowanych, którzy mają perspektyw na życie. Nie są wyuczeni, nie mają szkoł porobionych, ale mają talent, naprawdę mają talent. Z odpowiednią pokorą, wiadomo, jeżeli ktoś się na tym zna i widzi chłopaka, który na przykład tam odsiedział kilka lat, wychodzi i ma ten talent, to powinno dać się mu szansę, bo to jest jedyna taka szansa, gdzie może chłop wyjść na swoje. A jeżeli ten człowiek nie szanuje tego, że dostaje szansę i jeszcze uruje kozaczy i cokolwiek, no to dla mnie nie ma miejsca, bo tacy ludzie jak ja, którzy naprawdę chcieli się zmienić, tej szansy nie dostali. Wiesz co chodzi? Ja byłem talentem, który się marnuje, bo szansy mi po prostu nie dali. Mam kilku kolegów takich też, co po prostu no, mają pasję, trenują to dla pasji, nie robią tego po to, żeby gdzieś tam urować, bo ja jestem taki kozak, kurwa, bo siedziałem gdzieś tam. Wiesz, to nie jest sztuka, to nie jest duma chwalić się tym, że się siedziało, nie? Sztuka jest się utrzymać na wolności, sztuka jest żyć wśród ludzi, nie robić nikomu krzywdy, normalnym ludziom nie robić krzywdy. I ci ludzie, to przecież to jest twoja siła napędowa, nie? To oni są twoimi kibicami, to jest twoja siła napędowa. To nie masz ich straszyć, napędzać się, że o, nie patrz na mnie krzywo, bo ci liścia dam, albo ty się nie napinaj, bo ci liścia dam. To nie tędy idzie, wiesz. To nie masz iść wystraszyć ludzi, tylko masz dać im walkę, masz, oni chcą oglądać, oni ci robią wypłatę, to oni ci płacą za tą walkę, nie? Ludzie chcą cię oglądać. Wiesz, to ludzie nie są niewinni, to nie ma. Ja myślę, że tacy ludzie tak, tylko że po prostu powinna być selekcja robiona, nie? Selekcja, wiesz, za bardzo takich agresywnych ludzi nie powinno się w ogóle dopuszczać, według mnie, nie? No tak, ale z drugiej strony
Wydaje się jednak, że ta publika, nawet tych młodych ludzi, chce chyba oglądać takich agresywnych zawodników, bo wiesz, ciągle jest na tych freakfightowych galach mówienie o tych tak zwanych dymach, tylko że mi się wydaje, że oni nie byli gotowi na ludzi, którzy robią prawdziwe dymy. No tak, no tak. Ja ci powiem w ten sposób, o co tu chodzi. Po prostu prawdziwy wariat, który coś potrafi, on nie powinien tego pokazywać medialnie, bo ty masz być przykładem, że po takim ciężkim twoim życiu miałeś odsiadkę, miałeś tam problemy jakieś prawne, że potrafisz się zresocjalizować, potrafisz przejść to bagno i mieć kontrolę nad sobą, panować nad sobą. Ludzie nie powinni się ciebie bać, tym bardziej młodzi. Oni powinni brać z ciebie przykład, żeby nie iść na drogę przestępczą, tylko iść w sport, po prostu iść w sport. A nie, że ty pójdziesz, dymy, to wszystko. Nie, tutaj szkoda zdrowia. Przede wszystkim szkoda zdrowia, szkoda lat, bo wiadomo, się pozwoli raz, pozwoli się drugi raz, to człowiek nie zapomina tego, że gdzieś tam był zły. Wie, bo mu się na to pozwala. Bo mu się na to pozwala, wie. Rozumiesz? Ja sam wiem, bo ja nie odsiedziałem roku, czy dwóch, trzech, czterech, wiesz. Odsiedziałem 7 lat, nie? Wiesz, co chodzi. Ja trochę przeżarłem tego, wiesz, jak za młodego. I też się lałem po więzieniach i po ulicach. Ja się tym nie chwalę, bo to nie jest duma. Byłem czubek na pudle, nie? Ci, co mnie znali, to wiedzieli, nie? Wiesz. I wyszłem na ulicę tak samo. Ja się tym nie chwalę. Ja nie chodzę z tymi, nie robię. Dajcie mi walkę, bo ja będę kurwa zabijał, wie. Nie chodzę tak, nie gadam, nie? Bo to nie tędy droga, nie? Wiesz, o co chodzi? No to po twojej wypowiedzi trochę wnioskuję, że w walce Denisa z Kubiszynem to bardziej będziesz za Kubiszynem jednak. Powiem ci tak. Nie mam nic do Denisa, kompletnie nic. Kompletnie nic. Jest chłopak, młody chłopak, też taki byłem, też byłem wariat, też byłem taki, że kurde, no, byłem podobny, nie? Byłem taki, tylko że nie robiłem tego medialnie przed kamerą, tylko robiłem to na ulicach, wiesz. Nie mam nic, po prostu każdy ma swoją młodość i wszyscy muszą po prostu tu przejść. Nauczy się, nie? Z czasem się nauczy, może mu to przejdzie, wiesz, za rok, za dwa, za trzy mu to przejdzie, bardziej będzie się chciał sportowo iść, nie będzie chciał robić tego agresywnie, tylko bardziej będzie chciał to robić tak, wiesz, dla zysku, dla pieniędzy, zarobki, wiesz, praca to będzie, nie? Już nie będzie miał tego nacisku, tej potrzeby, nie? Mnie się wydaje teraz, że po prostu on teraz, żeby się wbić tak konkretnie z dobrymi zawodnikami, no, robi ten show, bo ludzie chcą to oglądać. I mi się wydaje, że to jest tylko pod publikę, tak mi się wydaje, nie? Wiesz. A myślisz, że on ma. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś jego walki. Czy myślisz, że on ma predyspozycję do tego, żeby być jakby już zawodowcem takim pełną gębą, czy jednak będzie w walkach freakfightowych głównie brał udział? Powiem ci, wszystko się okaże, jak trafi na kozaków. No Wszystko właśnie. się okaże, jak trafi na kozaków, bo powiem ci, ktoś, kto uderzy trzech, czterech, pokona szybko, nie takich dobrych, on nabiera tej pewności siebie, dopóki nie trafi na takiego kota, który go nauczy. I jeżeli da radę, no to będzie dobry zawodnik, nie? Jeżeli będzie przede wszystkim panował nad sobą, panował nad sobą. Mnie wiesz, co zniszczyło? Wiesz, co mi to? Właśnie, że byłem agresywny kiedyś. Byłem agresywny i dlatego myślę, że nie doszłem do walk. Nie dali mnie, bo byłem za bardzo jebnięty. Ja tak myślę, nie? Za bardzo byłem czubek i oni by, kurde, nie mieli kontroli nade mną. Tak mi się wydaje, nie? Jak byłem młodszy, byłem jedno, wszędzie, gdzie nie szłem na salę, jak mnie trener wkurwił, to z trenerem się lałem na sali i wychodziłem, nie? Poszedłem na Krav Magę, coś tam było nie tak, to się z nim zacząłem szarpać, parterówkę robiłem z nim tam, bo obaliłem i powiedziałem, dobra, trenujcie z sami i wyszłem. Bo ja taki byłem, nie? Ja byłem młody, wiesz? I do niczego mnie to dobrego nie doprowadziło, nie? Opinię miałem taką, wiesz. Lepiej z nim nie gadać, bo on kurwa od razu odpala, jak coś będzie, to w łeb da, nie? Wiesz, to nie tędy droga. I mnie to nauczyło, jak wytrzeźwiałem. Jak wytrzeźwiałem. Ja zrobiłem się trzeźwy, zacząłem z ludźmi pracować, zacząłem trenować, zacząłem pokazywać. Zaczęli normalni ludzie, normalni inni ludzie zaczęli do mnie się odzywać, a ja zacząłem to traktować bardziej jako w roli trenerskiej niż takiej, wiesz, takiej, o, bo coś tam chcesz się bić czy coś, bo ja jestem lepszy. Ja już się nie muszę udowadniać nikomu, wiesz? Nie muszę udowadniać nikomu. Widzisz, jestem. Jestem. 39 lat mam. Nigdy nie brałem sterydów. Byłem w gównie, wyszedłem z tego gówna. Nikt mi nie pomagał. Stoję, siedzę tu przed tobą, gadam z tobą, wiesz. Mam świadomość tego, co mówię, wiesz, zachodzi cały czas jestem w sztosie, trenuję, robię. I nie muszę nikomu udowadniać. Ale jak będę miał propozycję, mogę z niej skorzystać, wiesz. Bo ja po prostu dotarłem do tego punktu, gdzie po prostu zmądrzałem, nie? Zmądrzałem. Już nie mam takich
nacisku, żeby iść gdzieś i komuś udowadniać na dzielnicy, że ja jestem lepszy od tego czy tego, nie? Już nie mam takiej potrzeby w ogóle, nie? No to. A czy Denis będzie? Myślę, że jeżeli dobrze popracuje nad tym, bo teraz oglądałem walkę jego z Alanem i oglądałem walkę jego ojca z Alanem. To teraz porównaj sobie doświadczenie ojca. Nie wiem, czy widziałeś walkę od ojca jego. Powiem ci, że widziałem dopiero później, bo ja byłem na trybunach i akurat oglądałem awantury na trybunach, bo wiedziałem, że powtórkę później obejrzę. No i mnie się, z mojego punktu widzenia, jego ojciec bił się o panowanie. O panowanie. Było widać doświadczenie. Po prostu bił się, nie, jakoś chaotycznie, nerwowo, czy to po prostu o panowanie się bił. No i był w stanie w pierwszej rundzie wykończyć. Widać było tą mądrość życiową po prostu w samej jego Bo, i walce. o to tutaj chodzi. Jeżeli Denis przestanie za bardzo wybuchać, tylko opanuje swoje emocje, to będzie dobrze. On ma warunki na to, nie? Ma siłę, potrafi, więc ma warunki na to, nie? Ma warunki, przecież jest młody chłop, nie? Ma warunki na to, żeby być dobrym zawodnikiem, nie? Tylko musi opanować tą złość. Tą złością nigdzie daleko nie dojdzie. Ja jestem typowym przykładem takim, że ta moja złość, no, spowodowała to, że, no kurde, no, byłem gdzie byłem, no. I musiałem troszkę przecierpieć, nie? Bo wiesz, no, im więcej szczekasz, tym mniej zdziałasz. Tak to wygląda, no. No dobra, Jarku, ja ci bardzo dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, To ja że ci dziękuję również, nie? niektóre osoby, które posłuchają twoich jakby doświadczeń życiowych i już mądrości takiej, którą nabrałeś, posłuchają tego, jeśli są w kryzysie albo robią coś źle, że posłuchają tego wywiadu i wezmą jakieś swoje mądrości dla siebie. No i ja mam nadzieję, że mimo wszystko zobaczymy cię w walce, bo myślę, że bardzo dużo osób w internecie przynajmniej by chciało zobaczyć Jarka w Ja jakiejkolwiek nie walce. mówię nie. Michał, ja nie mówię nie, ja nie mówię nie. Jeżeli będzie jakaś dobra propozycja, dadzą mi szansę, spróbować się nawet. Jedną waleczkę z przyjemnością bym zrobił, nie? Przygotowałbym się do niej, bym zrobił, nie? Tu nie chodzi o to, że ja tam chcę komuś coś udowodnić, czy coś, to sam dla siebie, wiadomo, też i trochę zarobić, jakby szło na tym, nie? Sam dla siebie zrobić tam, dla tych moich widzów też, nie? Że po prostu gdzieś tam ta wisienka na torcie zostanie spełniona, wiedzą. Ja jeszcze jakbym wygrał tą walkę, to takie miałbym na stare lata takie. No wiesz jak, usiadłbym sobie Poczucie, poczucie spokojnie i bym powiedział, no spełnienia. byłem, gdzieś to tam zrobiłem, spełniłem sobie to, dotarłem do tego punktu, nie? I to jest takim moim, no ale na razie na tym nie myślę, wiesz, praca, skupiam uwagę dalej na trenowaniu, tutaj Natana trenuję, więc bardziej skupiam uwagę teraz na nim. Mam nadzieję, że też niebawem do walki wyjdzie, więc tak to u mnie wygląda obecnie, nie? Ale tak przede wszystkim tym wszystkim młodszym. No, jeżeli biorą się za sporty walki, to całą tą agresję uliczną, bo ja naprawdę byłem ulicznik taki też, to nie tędy droga, nie? To idzie się tylko popsuć karierę, nie? Nie tędy droga, żeby gdzieś tam buchać, wybuchać, straszyć. Nie tędy droga, bo to jest droga jedyna za kraty do problemów prawnych niż do takiego normalnego funkcjonowania wśród społeczeństwa, nie? Chcesz wśród normalnych ludzi funkcjonować, no to niestety, no musisz ten. Nie wszyscy ludzie są silni. Więc musisz panować nad swoimi emocjami, bo możesz komuś krzywdę zrobić, naprawdę. Bo to, wiesz, to tak nie można, nie? Jeżeli już jesteś bojownik, fighter, to panuj nad sobą, nie? Szanuj też tych słabszych wokół ciebie, bo to, kurde, wiesz, to musisz im też bezpieczeństwo jakoś dać, nie? Nie jest tak, że będziesz chodził jak lew wielki, silny i wszyscy mają się ciebie bać, nie? Bo to nie o to chodzi, nie? No i myślę, że tym przekazem możemy zakończyć. Jarek Sobąkiewicz Ninja był moim gościem. Dziękuję ci bardzo. Również dziękuję, pozdrawiam. Hejka, trzymaj się. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie suba, dzwonek i łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia.